Google pyta, ile Marcin Gortat zarabia? Obecnie na emeryturze? Ciężko to obliczyć. Ciężko powiedzieć. Na pewno mniej niż w NBA obecnie. Na pewno trochę lepiej niż średnia krajowa. To niemożliwe. Ile Marcin Gortat ma wzrostu? 2,13? Prawdziwy olbrzym! Jak go zobaczyłem, to się zachwyciłem! 13 jest ważna. 13 była na mojej koszulce i zawsze z 13 gram. Ile Marcin Gortat zarobił? Według samego NBA i kontraktów NBA to było to około 100 milionów dolarów. Ile? Na pewno dużo. Ile Marcin Gortat? Za dużo kleju było. No to ładnie. Ma lat. Obecnie mam 39, właśnie skończyłem 39, zacząłem 40, ale czuję się jak 18-letni Bóg. Ile Marcin Gortat waży? Bardzo dobre pytanie. Waży obecnie w sumie mało, 114 kilo. Jaki Marcin Gortat ma samochód? Samochodów mam parę. Dużo elektryków teraz, mam dwa elektryki. Drugi jest zamówiony, ale również posiadam malucha. To takie auto bardziej sentymentalne, żeby stało w garażu i przypominało o tym, gdzie się wychowałem. Wszyscy wściekli! Krzychu, kadetem teraz! Mam Bentley'a i mam Rolls Royce'a jeszcze. Jaki Marcin Gortat ma telefon? Mam iPhone'a, ale telefonów przyznaję mam też z 5 czy 6 i to tylko wyłącznie dlatego, że każdy działa, każdy ma swoje inne przeznaczenie i to, żeby było jasne, to nie jest, że mam wiele kobiet, ponieważ jestem szczęśliwie żonaty. Mam szczęśliwy związek. Czy Marcin Gortat ma dzieci? Swoich prywatnych, osobistych nie mam. Jeszcze nie mam. Moja żona ma córkę z pierwszego małżeństwa i jestem, można powiedzieć, ojczymem. Staram się być wyrozumiałym, aczkolwiek nie zawsze jest łatwo. I mam oczywiście 1500 uczniów w szkole, dlatego traktuję te 1500 uczniów jak moje dzieci. Czy Marcin Gortat gra jeszcze w NBA? Grać nie gram, ale gram z zawodnikami NBA. Fizycznie ja samemu już w NBA nie gram. Czy Marcin Gortat ma żonę? Tak, mam żonę. Jesteśmy szczęśliwie w szczęśliwym związku i tak, mam żonę. Czy Marcin Gortat ma prawo jazdy? Na szczęście mam. Nie ukrywam, że parę razy go straciłem i nie jest to nic, z czego powinienem być dumny, ale poniosłem konsekwencje. Kiedy Marcin Gortat zadebiutował w NBA? Zadebiutowałem w 2007 roku, kiedy Marcin Gortat się urodził. 17 lutego 1984 roku, w tym samym dniu, kiedy urodził się Michael Jordan, Paris Hilton, Cezary Kucharski, pani Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent Łodzi. Kiedy Marcin Gortat zaczął trenować? I zacząłem trenować tuż przed 18, czyli już bardzo późno, ale ogółem trenowałem piłkę nożną od 10 roku życia, a lekko atletykę od momentu, jak trafiłem do podstawówki, to by było na tyle, jeżeli wiecie wszystko o mnie.